W weekend 17 stycznia zawitaliśmy z kamerą do Parku Mazowsze. Można się tam natknąć na dość niecodzienny widok. Gdy tylko pogoda sprzyja, spotykają się tam rano amatorzy morsowania z grup kryofaza oraz parkran. Wśród amatorów lodowatych kąpieli nie brakuje także kobiet, które żartobliwie nazywa się foczkami. Na początku trzeba rozgrzewka, później po rozgrzewce wchodzimy do wody na minutkę, maksymalnie dwie. Wychodzimy, jeszcze raz biegamy i drugi raz trzeba też wejść. Za drugim razem woda już się wydaje ciepła. Morsy zachwalają zimne kąpiele jako sposób na poprawę funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, normalizację poziomu cholesterolu i cukru we krwi, pomoc w walce z celulitem, a nawet obniżenie biologicznego wieku w organizmie o 8 do 16 lat. Oczywiście to wszystko przy przestrzeganiu odpowiednich zasad i w połączeniu ze zdrowym stylem życia. Ja tak naprawdę odkąd 2 lata morsuję, nie choruję w okresie zimowym. Nie zdarza mi się, żebym miał grypę czy przeziębienie. Nie spotykają mnie takie choroby teraz. Czy każdy w każdym wieku może morsować? Znaczy, ja zacząłem dość późno, ale słyszałem, że można od 12-13 lat zacząć. 12-13 lat można zacząć, ale tak naprawdę jeżeli ktoś nie ma żadnych zdrowotnych problemów, to chyba nie ma żadnych przeciwwskazań. W takim jakby 18 lat to każdy może próbować do woli. Odważnych do próbowania nie brakuje, a uczestnikom morsowania wyraźnie daje to dużo radości i energii. Tydzień temu był mój pierwszy raz, a teraz jest drugi raz, jest super. Super, pierwszy raz dałam radę, wyzwanie było, a dzisiaj jest super. I czy zamierza pani kontynuować? Tak, tak. Jest po pierwsze dla zdrowia, frajda, no i zero kataru i jest moc. Oczywiście warto, by każdy początkujący mors skorzystał z rad i wskazówek doświadczonych osób. Chciałam zapytać, jak się morsuje, jak to zrobić, jak to robicie dzisiaj? No dzisiaj tak jak widać, i to jest chyba podstawa morsowania. Przede wszystkim porządna rozgrzewka przed morsowaniem w dresie, w ubraniu. Troszeczkę biegania, pompek. Uwaga, śnieg. Dzisiaj pada. I zasada taka, szybko się rozbieramy. I szybko wchodzimy do wody, nie ma zastanawiania, zanurzamy się. Cię do tego namówią, tak jak mówię dzisiaj. Tak, to jest koleżanka, która dzisiaj pierwszy raz została namówiona, wahała się przez pierwszy kwartał, ale w końcu weszła. Jak to działa na zdrowie? To jestem akurat idealnym przykładem, zacząłem marsować w listopadzie, gdzie namówił mnie do tego kolega. Byłem lekko przeziębiony, mówi wchodzimy do wody. Obawiałem się, że mogę to przeziębienie pogłębić. Powiedziałem wóz albo przewóz, jak się okazało wóz. Czyli 2 dni po pierwszym morsowaniu wyzdrowiałem, dzięki Bogu, od tamtej pory nic mnie nie bierze. Morsuję się regularnie w sobotę o 9, w niedzielę o 10.30 i czasami jeszcze z kolegami wieczorami, jeżeli aura na to pozwala w ciągu tygodnia. A jak się zaczyna, jeżeli ktoś jest początkujący? Jak się zaczyna? Przede wszystkim pierwsza zasada. Wchodzimy za pierwszym razem na czas nie dłuższy niż minuta, żeby ten organizm mógł się przyzwyczaić do bardzo ekstremalnych warunków. Jeżeli wytrzymamy tą pierwszą fazę, wychodzimy, tak jak ja teraz, biegamy troszeczkę, wchodzimy drugi raz na kolejną minutę do półtorej, żeby nie przesadzić, wiadomo, musimy wszystko robić stopniowo. Wychodzimy, szybko się ubieramy od góry, bo to jest pierwsza zasada, od góry się ubieramy i do domku na ciepłą herbatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam wszystkich z Pruszkowa, jak również i z okolic do morsowania. To naprawdę daje super fun. Pozdrawiam, hej!